rośnie, o babka skrypła. I albumy urośnie, dymysia jest przydos. I w pole wągi pod nos. My nie tylko i ta ze krzcinami, do niedzieli jakieś tasy planowali ze sklepem. Prawda, mamo? Oj, jak jest tak myślą. Zełoczcić, bo nie daj wody najgorszego, bo to maleństwo wybiec w ciemnościach przebywać. Tak, łoszcić gdzieś i będzie spokój. Zresztą ci wózka, to należy się zaro, po narodzinach. Krzcić, to się długo panu nie ma. No. To chuda to jak Stachowi. Mój dziecko, ty mi nigdzie nie idź. Tobie zło wejścia przed wywodami nie można wcale wychodzić. Krzykna na dziwuchy, do którego leci. Józia! Marysia! Chodź tam do tu! Józia! Czego mamy potrzebujecie? Józia, lećże do Stacha i powiedz mu, że dzisiaj będą jak musiały dziecko łościć. Malutko tak płacę, niech tam pozałatwią, co trzeba. Udam je utracki, u sołtysów, znajdziesz go. No, to niech tam pozałatwią. A, poczekaj no. Krzyknij tam do Marysi, niech wiózka grochu zdymie. To się kapuściny ugotuje. A groch mianki, lat 8, bo to raz, dwa, będziemy. A gdzie tam groch? Łoś, stokole na grochach, nie wiesz, gdzie groch. Weź, weź, idę teraz po kapuści. Niech tam nie pospadaj woda. Ale, to wiadomo, nie pospadaj. Już nie pospadaj, ta woda jest trafili, jak będzie dalej wypowadź drogę. Dobra, coś tam posłuchajcie, no. A na razie widzę, że ona jakąś skręta, to ostatnia się
no dziwuchy, do zaniacki to jedna przez drugą siatkaju, a grochu wymusić to ani Boże mówi. Wsiadaj no tu se na stół, no tutaj, to nie stodoła, nie klepisko, żeby śpikać po grochu. Jakieś se siadła, bo jak w kościele do kazania, łaskrać się, o tak, wiązka między nogi. Gość! Ale to wszystko, mamo, bez pojęcia. Staro urosło. Tylko rosło. A nie oblezał dziadowskie psy? To się odrapie. Grochu opielać, bo mi się nie chciało. A teraz zaś miałam dziadowskie psy przy ubazyku. Mamo, co myśla? To nie łatwiej. To Ida poprzyniesa, to zrobi się takich pirogów z miami. Nie? No, to Ida poprzyniesa i się zarłotniecie. Ale Ida, Framuś, chodź ten o tu! Joka pusta, bo już nasiekała starcy. Nie kręć się, nie wirć się na stołku, bo jestem na wiśni. I robić nie będę. Ja wircę się tylko to, żeby się prędzej odcisnąć. Ale widzicie co, Andulu? Cóż, no. A jakby tak naszą babkę posadzić na tym sensie? Zresztą babcia, gdybyśmy posadzili na stołku, to worek by pan jeden pod morwą, teraz drugi by pan siedź spokojnie i duś. Widać, że Miecka. Jako babkę Markowskość tak posłali, bo jak byli przy narodzeniu, to teraz powinny i malańsko do sztuki szykować. A ja już zwołałam do stanu. Marysia, zaraz ci powiem. Weź te.
te grochowiny i owóz tam w Umorze, tylko zabij, pozbiroj, to będzie do kumpania malaństwa. To dobre odrobowo. Dobre. Wisz to, Józia, na kumu, to trzeba wybierać porządny kuchni. Bo to przecie malaństwo, dziecko może się do kumu wdać. Ach, siódma to chyba. Stacho z Anielku, to go dały jak wisi sołtysowy i młynarzowemu Wojtkowi. Wiecie, mamo, sołtysowo to coś tak nosem kręciła, o tak mówił, ło, musi Jadwisia przy młodo, ale pewno przyleci. Oj, przyjdzie, dziecku się nie odmowią. A sołtysowo to może nie zadowolono, że to Jadwisia będzie podawała pierwszy dziewczynę po doszku. Bo jakby pierwszego chłopocka podawała, to by miała zdanie i powodzenie. Ło, jak Jagna Ignacy wkrzyczyła, to każda. Oj tam. Marysia, Jagna miała znajducha. A przecie jak podaje się dziecko u takiej panianki, to kobietom się do ślicny lan rodzi, a chłopom znowu się tu nie sykują. No, do takiej dziwuchy to wszystko lecą. Żeby mi zdaliście. Oj, oj. Musi Markowo? Nie do Markowo. Niech będzie pochwalony. A na wieki wieków, Markowo. Chodźcie, Markowo. Robą tak przywilejowo, że nie czekaliśmy na następną niedzielę. Oj, to malaństwo tak pochłakuje, jakieś takie markotne. Wcale nie chce spać, no i będę wrócić. Nie ma tu tego. To nie wiedzieliśmy, co zrobić. Było wziąć wałek, okręcić w pieluski i wynieść na całą noc za wangiem kałupy. A rano przynieść i tłucnia, nie wymyślać mu, żeby więcej nie przychodził i nie płakał. O, bo to może. Oj, nieraz to za rok było. A Walenka, jakie dziecko kochało, to mu przecinała łosy żółtnamy, kalicynamy ojca. I mówiła ze powodu. Prawda, we wszystko trzeba wierzyć. No, ale pytam młode, to młoda pojęcie do chowania się. A i oto takie banialuki nie wierzą. Oj, Anielka, nie mów do dziecka zapciu, bo się rośnie. Widzisz je, jako je wiechcia Kumorkowy? Kumorkowo kiedyś ty tak do niej zapciu, ziaba. To teraz mają taką ziaba, bo przecież wcale ja mnie urosła. Anielka, to ty nie wiesz, że jak dziecko śpiące, to go się nie całuje, bo mu się samo odbiło. Dawaj, chyba to o, mamo, wyjęliście chyba, dobra. Tam pieluski mu zmianita. No, wszystko tak, no. Tam jest. Anielciu, przysykuj, tam sopecka jest? Koszulka, no, niech babka ma już. Każdy będzie za tobą lotą. Żadnych gatek ci nie będzie trzeba zakładać. I tak będziesz miała powodzenie. Ja mam znowu gatek. No bo widzisz, jak się urodzi, to zakłada mu się sukaneczki, żeby miał powodzenie u dziewczyny, żeby za nim lotał. A jak się urodzi dziewczynka, to się jej zakłada gatki chłopieńce, żeby miała powodzenie u chłopaków, żeby na nią dotarły. No może tak płacę przez te powiązki.
Dzień Maryjny to będzie i Matka Boska błogosławi. No. Ojoj, mamo. Uno płacę, płacę. A było w piątek kumpane. Przecież to dzień postny. No całkiem zapomniałam, żeby suchotów nie dostała. Ja też dostam suchotów. Suchoty. Najlepiej to wyjść ta woda do dziecka na kąpanie, tylko pamiętaj, żeby się nie zagotowała. O, pilnuję, bo to już zwierza, naprawdę tak będzie. Pilnuję, pilnuję, żeby się nie zagotowała woda. A czego to tak? Franuś, ty widz, jakby się woda zagotowała do kąpania dziecka, niby później już trzeba by je studzić. Ale to by mówi, to dziecko by było takie popędliwe, nerwowe, bo tak mówił, w gorącej wodzie kąpane. No. Teraz, jak będzie tak kąpać, to trzeba napalić chadzimy i tam wykąpać, bo to, co jest dobre na wszystkie choroby, i jest, pamiętaj, panieńczu, żebyś do wody nigdy do kąpania nie dolewała wody, bo mało być kijoka. A tu wodę po kąpaniu, tutaj jest kąpiać pod szkło, tam, gdzie nikt nie chodzi, a nie to plusni do ogródka pod kwiatki. O, to malutko ci będzie tak urodno, jak to rośnie. Danuś? Poczekaj, bo im może nie ma kogoś. Złasiu z tego syra. Pokaż, może już siądzę. Siądzę, ma kogoś. Marysia, nie zawiruj go jeszcze, bo tak mi się tu teraz fajnie siedzi. Oj, złaś, złaś, żeś się rozsiedział, drogi ta zlepić. O, już ja akurat. Ależ dziura wydłubą. Widzicie, mamo? Usyrał pan z lobą. A się wiercił, wiercił, bo chłopacy na głodne było. No, jak mu pójdzie na zdrowie, ale skoda z worka, znowu worek trzeba będzie syć. Dobra, leć dziecko, łosłódź tam syr i przynoś, bo pirogi już teraz będzie lepiej. Dobra, dobra. No. Kramy, chodź to drzewa przyniesie. No się chowaj, dzieci to, tak mi się zdaje. Ojejku, nie widać im. A przecież spóźnić się do kościoła nie można. No. Bo to dziecko będzie dla niego do modlitwy. Marysiu, weź no mi tu pomóc przy pirogach. A nie widziałeś, gdzie tam Stacho anielci je? Stacho to jest furmanka rektuje. A i Wojciech młynarzów też radza mu z Miamceko. O, już na to tak. Bierz, róbmy takie placówki. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. A na wieki wieków. O, Jadwisia, ale dziewuszka się odsypowała. A żeby ci się w życiu zamściło i całe życie słodkie było. Na dworze ciepło, jak wyszło? No, spędzę. To tak, jak to we wrześniu? Mamo, no. Woda będzie świątuno potrzebna. To idźcie, no. To ja może przyniosę. Anielka, ty mi nie możesz się dotykać wody świątuny. Tobie do wywodu nie można, dziecko. No, idź, babko, Marku, no
Ja. Weź no może chodnik i się rozwozywać. Oj, muszę czasem stołek już zmienić. Radę poleciał. Na synu poleciał. A Macieja znowu nie ma, nie mógł to co tutaj pomóc. Oj. A gdzie ten Maciej się podziwiło? A ani pory nie dziś do pełni. Oj. Ale poniżej nie widać było. Mamo, skoro świt pojechał na Sarbak. Przecież na zawsze gościniec poprawiają, a nie wiedział o chrzcinach. Bo jakby wiedział, to by zaro przyleciał. Nie dawaliśmy mu nawet znać. Co? Już starcy musi tych pirogów. Leć, Marysia, o jest tego zrobię. Wsadzaj do duchówki, bo się nie zdrudzu łopiec. Mówi, bo już tu raz, dwa przylecą. Ło, bo tam nie spiec, tam przypilnuj ta zimą. No. A Marcelka Władkowe, ty si dziecku. No i co ty mówisz? A kto stoi w obok? O, jakaś Mirkowy Mania. Tak? O, a skąd to idzie? Oj, ze Starka, co to do nich przyłazi. O. A Godaju, zjak na rzeczunę trzymają razem dziecko do chrztu, to Sania poza nią. Wiedź, Władko, bo i to samo na tymacu. No ale jak nie przymierzył, o, no to i nie uwierzył. Oj, już wracali z kościoła, nawet z muzyką jest super. A na wieki wieku. Wzięliśmy mu poganina, a przynieśliśmy chrześcijanina. Ale chrześnica będzie wesoło, bo wstąpiliśmy po drodze do karczmy. Toż dobrze, Jadwisiu. Tak się należy robić. Ale gdzie to chłopowi? Gdzie Stacho? A, może zoro na plecu. Płynosik zawołał, bo im się krowa cieli. O, gdzie mamo nie miała kiedy. Nie miała kiedy, no, ale jak się kiedy przechodzi, no. Mamo, dziewucha stoi, a wy sprzątacie. Aj, bo tak napykło, tam franek na krótko. No, no teraz gadujcie, jakbyśmy im nie dali. Siadaj sobie. Siewka, franka, perucha. Nie, nie, nie. A może Rozalia, bo ona się w Rozalii urodziła. O, zgodliście. Wiesz. Rozalka, no nie, nie Rozalka. Ale miała piękny głos do śpiwu, bo zdarzała się w kościele wiele z tych kościół. Chyba zwycane było. Dojdzie na śpiewa, to już nie płuc. Bądź dobro i posłuszny. Rośnij łodzim na pociecha. Sobie tutaj, żebyś była uchroniona od ponizania i poddaństwa, żebyś u ojców szanowała, a dla starszych była posłuszna i uległa. Poles Pilecko. I żeby ci malaństwo nigdy chleba nie brakowało, żebyś nigdy głodno nie chodziła. Oj, no. Się uśmiechał. No, żeby się polepsiło, no, żebyś cukierka nie brakowało, żeby... Sanowała chlebek i umiała się z innymi dzielić. Można jeść. O. Widzisz, jak tu się uspokoiło po chrzcie? Mamo, a ja może para piro. A gujejku, proszę ze mnie. Pięknie może, leć, leć. Józia tam została, tu no ja pójdę tam. Leć, przynieś te pirogi. To się pocanstujamy za nim chłopoki nad lecą. To przy stole siadaj tak. Bo Janierka łącuj się od lusterka. Jakiś dziecka ma lusterka. Idziesz, nie przeglądaj się dziecka. Nie można, bo będzie miało ciało skumowa. Widzisz, jak to je facyny mania? O, dziewuska ma już łosia mlota. Dwa proce, tak jakby miała dwa. Zatem jak facyna chodzili z nim od lustra do lustra, to mają teraz takiego mamrota. No, prawda. Lecz no, może byś... Oj, Franek, tym se co? Do Wojciechowy zaniosła para pirogów. No. Dobra, dobra.
muzyka to będzie grona na krzcinach? No, tańcować ci się chce? Nie, dziecko, nie będzie muzyki kanta na krzcinach. Bo jakby były krzciny dziecko grane, to to malaństwo by miało życie opłakane. No, nie będzie grane. Musisz poczekać na jedną okazję w tańcowaniu. Mocno becko, zanieć już tam gdzieś. O, wiesz co, kuma, bierz dziecko, bo musi już chłopaki na podwórku, widziałaś, tak? No, jest tam czekają. To obnieś tam malutku po gospodarce. Z owocami, czy będzie z niej dobro gospodyni. Leć, leć, Anielka, wiesz co, teraz to możesz i ty już iść, tylko załóż sobie różaniec albo igła w kołnierz koszuli wetknąć. Kamo, gdzieś igła mieliście. Oj, różaniec nie chcę wejść, ale... Gdzieś tam, chowali. O, tu jest, poczekaj, igła, bo tu jest igła. O, no, więc może iść. Będziecie jakieś no, tam jeszcze. Ło, to i ja polecę zobaczyć. No to idź, pita co? Jedźmy. No to idź wszystkie. Zobaczamy. Zobaczamy, żeby chodź nie spała. Żeby nie spała. Żeby się będzie interesować. No, jedźmy wszystkie. No. Chodź, 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 chodź,